Postanowiłem sobie, że zrobię go po prostu hiperrealistycznie. Czyli to jest pomnik monumentalny, hiperrealistyczny. Każdy szczegół, każdy detal, każdy orzeł tam, każdy, zwłaszcza, że to są żołnierze, tam tyle musi być guzików, a nie mniej. Musi być w tym miejscu orden, a nie w tym miejscu. Także to jest wszystko tak. Masę czasu poświęciłem właśnie na to, ażeby zebrać te wszystkie materiały, żeby to było doskonałe, perfekt. No i gdy już miałem zrobione, już rzeźba była zrobiona, wymodelowana w plastelinie, to znaczy figury robiłem, powiększałem, modelowałem w plastelinie, a fale robiłem narzutem gipsowym. I poprosiłem moich przyjaciół, tutaj był taki świętej pamięci pan Kwiatkowski, który zbierał militaria i on był prezesem takiego klubu Białej Broni, tych militariów. Zaprosiłem ich, no i przyjechali, żeby to obejrzeć. My sobie, no zobaczę, może znajdą coś. No i znaleźli. Orzeł, dałem orła, dałem oficerowi orła, medal Wojska Polskiego po II wojnie światowej, to z II wojny światowej. No musiałem to zmienić, tego. I rzeźba została zrealizowana w atelier. I to był mój pierwszy pomnik zrobiony. Część była zrobiona na wostracony, część była odlana na piasek. I to był pierwszy pomnik w kolorze, który zrobiłem. Taki monumentalny, bo wcześniej zrobiłem księdza Jerzego Popiełuszki, on był też w kolorze, ale ten taki pomnik monumentalny, naprawdę w kolorze, niebieskie mundury, ten koń, w kolorze mojego konia, lalki, na której jeździłem zawsze w Ulanowie. I pomnik poszedł w jednym kawałku, został przetransportowany do Warszawy. W Warszawie ja nawet nie wiedziałem, projektu podstawy pod ten pomnik. Ja zaprojektowałem bardzo prostą podstawę, około 4 metrów, 3,5-4 metrów. Chciałbym, żeby ten pomnik był bliżej ludzi. Jak ja przyjechałem, jak ja zobaczyłem, pan Zabłocki, architekt, wspaniały architekt Warszawy, on zrobił swoje dzieło sztuki. On zrobił podstawę w formie piramidy, jak gdyby przedłużenie mojej podstawy brązu i potem w formie piramidy stożkowej. No to dla mnie to był szok. Wspaniale to zrobił. On ten pomnik rzucił go w górę jeszcze bardziej. To. No i było odsłonięcie, było bardzo ciekawe odsłonięcie. Oczywiście wojsko i tego, i masę ludzi, i w pewnym momencie deszcz i grad taki bił, lód, takie jak piłeczki te ping-pongowe leciał. Przez 15 minut, potem się zatrzymało i słońce wyszło. I wtedy ten pomnik błysnął, był obmyty, jakby był poświęcony tam od nich z góry. No i stoi w tej chwili pomnik Armii Błękitnej na Żoliborzu w Warszawie. Jest to pierwszy pomnik na świecie zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewizmem. Pierwszy pomnik Armii Błękitnej. Z tym, że gdy ja szukałem ikonografii do tego pomnika, to dopiero wtedy znalazłem, że mojego dziadka brat Stanisław, którego bardzo dobrze znałem, był w Armii Błękitnej. Najpierw był w Armii Austriackiej, bo to była Galicja. Ulanów był w Galicji, także była branka i zabrali go na front włoski. I tam dostał się do niewoli i zgłosił się do Armii Błękitnej. A jego kuzyn mojego dziadka, który przywędrował do Ameryki przed I wojną światową, zgłosił się na ochotnika w Bostonie, miał 17 lat,
do Armii Błękitnej i ze swoim kuzynem, to znaczy bratem, spotkali się we Francji. I razem przyszli i bili się pod Lwowem z tą armią tego Budionnego tam. I potem z tymi Ukraińcami się tłukli. A z kolei mój dziadzio był w u Piłsudskiego w kawalerii. Także do dzisiaj jeszcze jest siodło.